Komornicy co roku otwierają drzwi. Dzisiejsza szósta edycja jest edycją pod hasłem Nie unikaj komornika i celem Dnia Otwartego jest przybliżenie ludziom, jak wygląda praca komornika, na czym ona polega, czego również mogą spodziewać się osoby, które jeszcze nie są w toku egzekucji, a którym grozi egzekucja, które zapętliły się w spirale długu i nie mogą z niej wyjść. Jest również adresowana do osób, które, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, do wierzycieli, do dłużników. Chcemy pokazać, jak te osoby mogą skorzystać ze swoich praw, co należy złożyć w odpowiednim czasie, jakie skargi, jakie środki zaskarżenia. Natomiast obliczyliśmy, że 20% osób nie odbiera korespondencji. Ludzie boją się sądów, boją się komorników, nie odbierają korespondencji, twierdząc, że jeżeli nie odbiorą, to ich to nie będzie dotyczyło. I też chcemy obalić ten mit, że to jest zła droga, nie ma nic gorszego niż nieodbieranie korespondencji. Czynności się wtedy uprawomocniają i już nie można złożyć żadnych skarg, żadnych środków odwoławczych. Jeżeli toczy się postępowanie egzekucyjne, to komornik jest po to, żeby wyegzekwować pieniądze na rzecz wierzyciela. Wierzyciel dysponuje wyrokiem, tytułem wykonawczym tak zwanym przez 10 lat. Unikanie komornika spowoduje tylko wydłużenie czasu postępowania egzekucyjnego, naliczanie odsetek niepotrzebnych kosztów postępowania, a egzekucja i tak nas nie ominie. Unikając komornika, godzimy się na to, że rosną odsetki, rosną koszty, zwiększa się nasz dług i coraz trudniej jest z niego wyjść. W zeszłym roku do kancelarii komorniczych wpłynęło 8 milionów spraw egzekucyjnych. Wyegzekwowaliśmy dla wierzycieli 10 miliardów złotych. Ta skuteczność egzekucji wzrasta, czas trwania egzekucji skraca się i również wierzycielom chcemy pokazać, jakie mamy nowe środki, nowe narzędzia, po to, aby właśnie szybciej i skuteczniej egzekwować.